Siema, z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Resident Evil 5. I ze mną jest tutaj Kratu, zwany jako Krait, czyli Krait. Siemaneczko. I co, lecimy z naszym mistrzem Grida na klepę lepę. Dobra, no. Trzeba zbudzić trochę zombiaków, trochę polamić i zobaczymy, jak to wyjdzie. No. I przy okazji zakopać paru Zygmuntów. No, Zygmunty górą. O. I tak w ogóle powiem ci tak, tutaj radzę ci być cicho i się przysłuchać do jednego momentu. Oj, tam ja się nie będę przysłuchiwać. Ale przysłuchaj się, bo to cię rozwali. Will, you can't have gone too far. Josh. Thanks. Josh, thanks. Słyszałeś chuje? I już będzie żółty dolar, nie. To przez całą grę, po prostu no, chamstwo po prostu. Nie wierzę w tą grę. To mnie tak kurna bawi. Dobra, tutaj mamy tylko jedną odznakę BSAA. To na strzela. Wal w beczki. Jakie beczki? Już ja strzeliłem. Dobra. Czerwone takie. Te? Tak. Ale Heda dostał. Dobra. Tutaj odznaka do góry. Gdzie? Za nami. Dobra, widzisz tam Krajtu? No widzę, ale nie wiem trafić. O! O! Trafi. O! O! Dildo Zygmunt. Kurde, ja nie mam ammo! Leży. Zabiłem Dildo Zygmunta. Dobra. Kurde, magnumem strzelam, który... Oszczędzaj! Mam ammo, mam ammo. Mamo. Dobra, masz. Dostałem? Tak. Czekaj, idę tutaj zwiedzić. I to jest cały już emblemat na tą, na ten etap. Prawie powiedziałem na całą grę. Dobra, lecimy po prostu. Czekaj, bo jeszcze tutaj mam naboje następne. Dobra. No, Mateusz, wajchę przełóż. O, do magnuma jeszcze. Snajpa, do snajpy. Białe pudełko to snajpa. Aha, dobra. Może być nawet snajpa. Właśnie, zostawcie łapeczkę, komentarz, no i subika. A my lecimy tutaj z Zygmuntami. W ogóle masz jakąś nową... Ja pierdziele. Oła. Leży. Arkos Elite. Dynamit. Dobra, nieważne, nie ma dynamita. Zdać nie mam. Dobra. Nie wchodź we mnie. Pokaż się. Ej, murzyna nam biją. Mam jedną kulkę, czaisz? Czekaj, nie strzelaj. Ja strzelę. Właśnie o to mi chodziło, żebym strzelił. Chciałem strzelić właśnie w to. Czekaj, teraz... F. Wiem, zauważyłem to. Rurka. Dobra, ja już nie mam ammo do tego, muszę magnumem. Nie strzelaj magnumem. Ja ich załatwię. Dobra, to ty sobie tam strzelaj, ja mam na to wyrąbane.
Ja pamiętam, jak ja kiedyś zaczynałem praktyki tam w jednej takiej restauracji z fast foodami. Ała! Właśnie aha. Chciałem strzelić, ale nie miałem ammo. No, ale wracając do tego, ja sobie tak jadę do... ja sobie tak czekam, po prostu stoję przed tym wejściem dla pracowników. Nagle oddaj mi to. Podjeżdża auto w ogóle i gość miał na pełny regulator, tam odpalaną jakąś nutę i tam było słychać tylko... A dziękuję. Enegwane, ja mam na to wszystko wyjebane. Na pełen regulator miał to odpalone. Dosłownie z auta można było to słyszeć. Dobra. Let's go! A dynamity. Kurde. Fy, jak fiut. No, minerał fiut. Ale kurde, szlewa wygina tymi nóżkami, to jej trzeba przyznać. W ogóle ona w tym stroju przypomina trochę Hangan z RF4. Jak... Oła! Co kurna? Jak ja niby wybuchłem pod dupą? Dobra. We know what to do. Dudu. Jakie dudu? Nie wiem, czasami gadam coś gadam, czego nie gadam, chociaż gadam, to nie gadam, to gadam, no, chociaż nie mam nie gadać. A dobra, nieważne. Czek. Dobra. Zdjąłeś minigunica. No ja też jednego. Krejt, do mnie. Czemu do ciebie? Shotgun. Czekaj, bo tutaj mi Zygmunt... Ale Heda dostał. Aha, schowaj się, dobra. Gdzie ty tam jesteś? Tu. Tutaj mamy tą strzelbę. Tą śrutownicę. Będziesz mógł sobie przynajmniej zaśpiewać jakąś kolędę. Hej kolęda. Nie do końca taką kolędę. Dokładniej powiedzmy, że śród nocnej ciszy. Śród M15. Nie, to jest M30 ileś. M3. Ona ma największy damage ze wszystkich strzelb. Bo na maksymalnym zadaje 900 damage'a. Game Age'a. Gimage'a. No bo je magnum, kurna. No, ja też nie mam jak. Czekaj, ja mam plan. Zamień, daj mi herba. Dać ci? No, daj mi. Ja to wymieszam. Teraz... Daj. I ty sobie to weź. I sobie przeładuj Magnusia. Nieźle, co? Dobra, teraz trzeba się wrócić i tam podejść do góry. Tak. A tam mamy też minigańce. Minigańce posrańce. Dobra. A jak ten z pistoletem stoisz? Jeszcze mam trochę. Dobra, dostał w banie. Dobra, zdechnął. O, naboje do tego. Do strzelby. Mówię do tego. Spaliłem kolegę ze wstydu. Tutaj masz nowy. Ach,
Au! Po jakiego chu wchodzisz do ogień, chłopie? O, dziękuję. Czekaj. Chciałem to właśnie wziąć. Dziękuję. Oddaj mi amunicję do karabinem. Do karabinen? No, karabinen. Do broni maszynowej. Nie. Dobra, pudełko. Do tego chcesz. Amunicję do karabinu, bo to jest amunicja do mojej broni. Dziękuję. Kurde, no. Dwa razy musiałem kliknąć. Tak. Szkoda, że nie ma opcji daj wszystko. No. Przekaż Żydowi. To było chamskie. Tak. Mega chamskie. Jezu, nie. Masz tutaj białe pudełko? A tutaj masz markis. Ile mam amunicji do snajpy? Naciśnij F, by przekazać, że nie, dobra, nie. Nie. Dobra, nie strzelaj w beczki. A to miałem nie strzelać w beczki? No nie, bo to się przyda potem. Teraz chodź i za wajchę ciągnij mi. Znaczy się, no pociągnij mi wajchę. Znaczy się, po drugiej stronie masz wajchę. Zygmunt, zdecyduj się w końcu, którą wajchę ty chcesz? Ty wiesz, że trochę tam coś prześwituje od Szewy? Nie wiem, bo nie widziałem jeszcze do końca. Chodź tu. Ale niestety nie prześwituje, bo to było jak ona trzymała tą dźwignię. Ale czekaj, bo ja sobie screena chcę mieć na ten, na miniaturkę. Zygmunty idą. Dobra, przestaw broń na jakąś pistolaka albo coś. No. Dobra. Pistola daj. Love it. Zrobię screena? Nie muszę screena robić, ja sobie wytnę po prostu z tego. Aha. Kabum. Dobra, chodź. Do minigańca, minigańca. Po co minigańiec? Zaoszczędzimy samolicję. Teraz mi to mówisz, jak ja kurde poszedłem już w cholerę. Dobra, ja ich rozwalę, ja to załatwię. No przecież idę. Dobra, ja to załatwię, spokojnie. Ja je załatwię. O i proszę, zdjęte, wykończone, wymęczone. Dobra, już zdechły. To? Już. Rambo! Daj chłopowi kurde minigana, a ten się będzie bawił jak dziecko. Typowi faceci. Jezu, nie, już brzmia jak jakoś baba. Dobra, dawaj zasuwaj do naszego Mujidda. Do Enia. Siema, Eniu. Siema, Eniu. Dobry Mujidda. Afryka. Dobry murzyn, zła pasterka. Suchartnia. Co mówi czarny murzyn do białego murzyna? Jak tam kolor szary? O Jezu! Dildo ptak mnie złapał. Płyniemy czy co? A, tu masz czerwony jeszcze. Piatek czerwony, weź. Nie mam miejsca. Czekaj, mam palaka. Ja ich szajczę. Kurde, miałem tu amunicję do pistola. Dobra, lecę po tego kwiata. Mam kwiata. No to po co ja tam biegnę? Żeby biec. Żeby spocić pachy. No dobra, dobra, zostaw tego murzyna. Kurde, mówię, zostaw tego murzyna, a ten go bije. Uciekaj, kurna, no. Jeszcze nie trafiłem z Magnuma. Jezu.
Dobra, mam 13 tylko naboi. Do pistolaka. Musimy przeżyć. A to już koniec? Tak, teraz mamy walkę z bossem. Kikutem, dobra. No, o kurwa. Tak. Jak płyniesz, baranie? Będzie napierniczać taki? No już po nim. What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings. He was your master. Co on dobrze przytem? Zabawki w Excelze? Excelu? Exceli. Masz. To jest miecz gwiezdny. Lightsaber. A już tak zdradzę, że będzie kolejna część Star Warsów i będę przechodzić ją oczywiście na kanale. Ale pewnie córki mojego kolegi będą to przechodziły na najwyższym poziomie trudności. No, ale ja przejdę po prostu tego, żeby był. Tak, i tak samo tak. Son of the Force będę też przechodzić. To są dwie premiery, które będą w 2023 roku. Które na pewno ogram. Ja na pewno sobie remake DS-a 1 kilogram. Jezu. Mackowożny! Pan Tentacles. Macki facet. Czy to nie jest przypadkiem zbyt mieszane porno? No. I krakiem wyjdzie. Dobra, w co będziemy musieli strzelać? I czy to jest minigun? Tak. Jest minigun i taka armata. No. Czekaj, wal mu w ten punkt. Właśnie chcę, wiesz? Dobra. Oła! To mocno bije. Dobra. Dobra, zabolało go to. To... Uwaga! Kurde, nie zdążyłem! Proszę. Dzięki. Spraya. Dostał. Nie ma to jak magnum. Dobra, gdzie on będzie? Chyba z tyłu. No, pociągnął nas. W język. W niego. Tak. Tak. Dostał. Ja mu też... Uła! Mam nadzieję, że zdążyłem. Na tyle. Pół sekundy miałem dosłownie na reakcję. Ej,
Ej, no jak to? Przecież kliknąłem. Ła! Umieram. Moje życie tu umiera. Jest! Dostał! Strzeliłem w niego. Z Magnuma. To już po nim? Tak. Ale easy bot. Boss. Bot. To nawet nie był boss. Dostał jedną kulkę z Magnuma i tyle. Ja mu, kurde, kilka kulek wpakowałem. Ale ja mu prosto w łeb dostał ode mnie. Ja ci to mówię, to wszystko przez to. O Jezu. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come. Tak, nikt tego nie poskromi. Bo dostałeś sraczkę. COVIDową. What's so funny? How do you know about me? Jaka koka weszła. Weź to zepnij jakoś, kurde, te włosy swoje. Ten kok cię zabija. Ten towar. A nie widziałeś, jakiego miał koka? Włosy. Gówno. A to nie jak zwykle musi rozpieprzyć klimat. No a jak? No. Więc fajnie. Miałem lepszą celność niż ty. I dobra, dobra. Bra. I o jedynego killa więcej ode mnie. Serio? Kurwa. O ja. Kurno. Więc kochani, to było na tyle w tym odcineczku. Nie zapomnijcie łapeczki w górę, komentarzu, no i subskrypcję. Wpadnijcie do drugiego z nas. No i co? Widzimy się już w następnym odcineczku. No, oczywiście więc... co czwartek, tak jak cały czas jest. Tak. Co czwartek będzie RE5 z krecikiem. Dobra, nawet ranie. To tyle. No, więc i to na 100%. Tak więc co? To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, bajo, i nie zapomnijcie wlecieć do Krejta. No i nie zapomnijcie hashtaga z dopiskiem Magnum. Tak więc bajo. Chaos.